Moi drodzy, rapeta znaleziona, pies jest, tak jak tutaj widać, oddycha tak jakby zaraz miał płuca zgubić, no ale niestety, im więcej potu na manewrach, tym mniej krwi w boju, jak to mawiają. Komary tną mnie miłosiernie, jestem z pracy bardzo zadowolony, pies się sam naprowadził, bez naszej ingerencji, co jest bardzo ważne w dalszym etapie szkolenia oraz w dalszym poszukiwaniu postrzałków. Dzięki, na razie. Co figa? No. Chodź, 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 chodź. Słuchaj, robimy sobie spacer przed ścieżkami tropowymi. Ty sobie pobiegasz się, wyszalejesz. O. Uwaga, luzujesz się. Nawet nie wiedziałem, że border jest takim fajnym przyjazdem. Chodź. Zgubić to ty się na pewno nie zgubisz. No. Co bardzo. O. Co to jest? Co to jest? Trzeba się wytarzać. Szukaj. O. Tak, wąchaj, wąchaj figa. Figa na ścieżce tropowej. Uh-huh. Ładnie, 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 ładnie. No szukaj, szukaj, szukaj. No proszę, proszę, no. Wiatr mamy trochę w naszą stronę, także trochę z jednej strony jej to jest to ułatwienie, ale trudno. No. Ciekawy jestem, jak będzie pracowała na załamaniu, bo załamanie się zaczyna mniej więcej za bramką. Tu jest bramka, tu jest figa. No proszę. No. Jest, robi koła, sam się naprowadza. No i poszło. No super. Dobra. No tutaj jest. No. No szukaj, 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 szukaj. Co? Za długa? A tu widzimy ślady fali. Szukaj, szukaj, szukaj. Co ta tak prowadzi fajnie? Super, super. Naprawdę fajna rasa. Naprawdę fajny, fajnie, fajny temperament. No. No. Co? Co? O, ho, ho, znalazłaś. Dobrze, znalazłaś dzika. Super, super. Co? Zmęczona? No, masz prawo być zmęczona. Masz prawo być zmęczona. O. Figa, coś ty taka zmęczona. Po tropie ładnie poszłaś. Rapetę dzika znalazłaś. Czerwa? Chyba. Dobra, szukaj figa. Dobrze, wąchaj. Dobrze. Wąchaj, 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 wąchaj. No proszę, proszę.
Chodź. Tu. Tu, chodź. Chodź. Szukaj. O, szukaj. O kurczę. Czyli tam się unosi zapach. Chodź, szukaj. No proszę. Szukaj. Ładnie. Szukaj. Ścieżka robiona z farby. Na farbie to ty sobie dobrze radzisz. Chodź. Tu cię trzeba cofnąć, moja droga. Chodź. No, w końcu żeś znalazła. Dobry pies. Co, moja droga? Zadowolona? Po ścieżce tropowej? No. Zadowolona jesteś. Fajnie pracujesz. Trzeba ci przyznać, że fajnie pracujesz. No. Co? Chodź, idziemy. Oho. Zostań! Figa! Będziemy zaraz szukać. O, wiatr się zmienił. To będzie jeszcze ciekawiej. No, poczekaj chwilę. Dobry pies. Chodź. Dobra, tu mamy zestrzał. Chodź. Dobra, szukaj. No, wąchaj. Szukaj. Jest trochę ciężej, moja droga, bo pod wiatr trzeba iść. Dobrze. Szukaj. Co tam było? Szukamy dalej. Szukaj. Wiatr teraz, także powinno jej być trochę. Szukaj. Z jednej strony trochę łatwiej. No ale zobaczymy. Na razie idzie dobrze.
to. Chodź, szukamy, szukamy, szukamy. Szukaj. Ciepło jest. Ciepło jest trochę, no. Szukaj. Trochę ją ciągnie. Ale dobra. Zobaczymy. No proszę, proszę, proszę. Szukaj. Nie ma, zmiłuj się. Aha, ha, ha. Figa. Chodź. Szukaj, 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 szukaj. Aha. Trawka. Dobra. Przerwa. Chodź. Chociaż dzisiaj pogoda jest. Chodź, 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 chodź. Szukaj, 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 szukaj. Dobrze. Szukaj, szukaj. O, 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 masz dzika. Znalazłaś dzika? Znalazłaś dzika, tak. Dobrze. Dobrze. O, już po ścieżce tropowej. Tak, figa, wiem. Jest ciepło. Inaczej pracujesz, jak jest wilgotno, jak padał deszcz. Inaczej, jak jest ciepło. No. Inaczej, faktycznie. Jak tobie jest tak gorąco, mi jest też tak gorąco. Ale fajnie, poszłaś. Znalazłaś, także postępy są. Co, figa? Wytrzymaj trochę. Zaraz będziesz szła na ścieżkę tropową. Chodź tu, 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 tu. Ty już... Niesamowite. Różnica między psem opolowanym a nieopolowanym jest kolosalna. Figa już wie, że będzie zaraz szukać. Wie. Chodź tutaj, chodź tutaj! Dobra, figa. W tobie cała nadzieja. Rwieś się do szukania. Tutaj jak te dwa listki, to jest początek ścieżki. Moja droga, szukaj. I border na tropie. Ścieżkę tropową robiłem w butach tropowych. Mało użyłem farby. Terier jak to terier, od razu jest wszystko załatwione. Dawaj, 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 dawaj. Kupa przy ziemi i zasuwa. I zobaczymy teraz, jak sobie poradzić z tym. O, pięknie. Uhuhu. Jak po sznureczku. No. Szukaj, szukaj. Szukaj. Jest cieplutko, moja droga. Ciągnie. Nie. Nie torpeduje. Tu musiałem trochę ją przytrzymać, ale to na otoku. No i zobaczymy. Coś się mi przełączyło. Będę musiał wyłączyć do tamtego, dołożyć do tamtego filmu, ale
Singa cały czas idzie. Starajmy się jak najmniej do psa mówić. Jeśli da radę, to w ogóle nic nie mówi. Figa, o, dobra, mamy, w porządku, zabieramy rapetę, ale idziemy szukać dalej, bo to nie jest jeszcze koniec. Szukaj. Tutaj, tu. Zobacz. Mamy. Zobacz. Mamy dwie rapety. Mały pies, a zobaczcie jak się zmęczy. O rany. Figa. Oj figusia. Powiem ci tak. Będą z ciebie ludzie. Chodź. Szukaj. O. Szukaj. No i pies sobie idzie. Szukaj. Czasami złapię od razu, czasami ma problemy, jak ja to mówię, z tak zwanym zapłonem. Ale już jak złapię, to idzie, nie? No. Jest pod wiatr, dlatego szukaj. Dlatego psu jest tak może. Szukaj. A, ciepełko, chodź. Szukaj. Idziemy, szukamy. Tak jest luźny. No dobra, siusiu. Bo jak zwykle. Szukamy dalej, szukaj. Szukaj. O. Szukaj. Szukaj. O, no bo jest ciepełko. Szukaj. Idziemy pod wiatr, także może to być, nie jest na pewno dla psa ciężkie, ale kupę trzyma przy ziemi. Otok jest ciągnięty, ona prowadzi mnie. O, widzimy tutaj jak to wychodzi. Chodzi całkiem fajnie. O. Super. No proszę. Sama żeś. Dobrze. Figa. Super. Naprowadziłaś się sama. Szukaj. Pięknie. Panie Boski. Chodź. I długa. Ścieżka tutaj zrobiona, kolejna, żeby mniej więcej było widzieć. I zobaczcie, szukaj, chodź, szukaj. Kolejny trochę odsłaniają, znaczy zasłaniają ścieżkę tropową. I tu się unosi zapach od wiatru. I to jest dla psa wtedy bardziej takie, że tak powiem, łatwiejsze.
Szukaj, prowadź. Już niedaleko. Szukaj. Chodź. Szukaj. Ale jednak temperatura robi swoje. Pięknie się tam sama naprowadziła. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, szukaj. Szukaj. Dobra. Przerwa na siusiu. Szukaj. Znowu. No. My weźmiemy otok do ręki. Ale nic nie będziemy psu pomagać. No tak to czasami, tak to czasami bywa. Chodź, szukaj, chodź, szukaj. Aha, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze idziesz. Chodź. Znowu pod wiatr. Chodź. A, ciepełko, chodź. Chodź, 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 chodź. 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 Chodź, malutka. Co? Zmęczona? Chodź. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Chodź. Chodź, 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 chodź. Dobrze, dobrze, dobrze. Chodź, chodź, chodź. Malutka. Chodź. O, siusiu. Czyli jest trochę, trochę cieplutko. Chodź. 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 Zobacz. W końcu znaleźliśmy. Dobra. Bierzemy. O. Chodź, bo jeszcze reszta jest. Chodź. Chodź, 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 chodź. Szukaj, szukaj. Chodź. Chodź, moja droga. Tu jesteś w roli głównej, tak? Chodź. Chodź. O, o, widzisz? Ja przeoczyłem, ty znalazłaś, super.
Moi drodzy, generalnie podsumowanie dzisiejszej pracy. Niby wiatr wieje, nie ma tej wilgotności w powietrzu. Jest dość ciężko. Pies z kolei miał problemy, że tak powiem, żeby zapłonem, ale złapała, doszła, znalazła, ja przeoczyłem, figa znalazła. Jest nieźle. Przy okazji się wiatr zmienił i już jak szliśmy, nie był że tak powiem, w jej kierunku, tylko że tak powiem, w lewą stronę, co dodatkowo utrudniało pracę. Ja z jej pracy jestem zadowolony, gdyż wiem, jak ten pies mniej więcej pracuje, jak jest chłodno. Jak byłoby chłodno i byśmy zrobili ścieżkę tropową, która by sobie też leżała kilkanaście godzin, to byłoby zupełnie inaczej. No. Teraz jest z kolei temperatura wyższa. To jest cięższe dla psa. I o to chodzi. Im więcej potu na manewrach, tym mniej krwi w boju. Moi drodzy, border po ścieżce tropowej. Niby pogoda burzowa, niby z kolei, że tak powiem, temperatura wysoka i wiatr, ale wilgotności w powietrzu nie ma. To wpłynęło z kolei na pracę psa oraz na to, że lepiej pracował, jak ścieżka była zrobiona w kolejnach pszenicy, niż po prostu jak wychodziła z tych kolejn, że tak powiem, przechodziła przez wał i dalej skręcała. Jedno, ale podsumowując, ja jestem z jej pracy bardzo zadowolony, gdyż wiem, jak ten pies mniej więcej pracuje i uważam, że zrobił postępy, zrobił bardzo duże postępy i tak jak mawiają z kolei niby, że będą z niego ludzie, to ja to samo powiem o tym psie. Będą z niej ludzie, właściwie będą z niej psy. No. Dzięki. No i zaraz figa, będziemy wchodzić na ścieżkę tropową. Zostań. Ścieżka tropowa została zrobiona przeze mnie w butach tropowych po to, żeby tobie troszkę urozmaicić. No, jest akurat temperatura dość taka parna, bo to się akurat na burze zbiera. Komary są niesamowite. No ale dobra, jestem ciekawy, jak ona sobie tam będzie radziła. Do tej pory radzi sobie całkiem fajnie, miło i tak dalej. Teraz widzimy. Otok założony, pies czeka. Emocje muszą w nim opaść. Ptaki śpiewają, komary gryzą. Także wszystko jest. No i dobra, wracam. Jej. Dzień dobry, moi drodzy. Ścieżka tropowa dla psa została zrobiona. Temperatura jest, nie wiem, chyba tam 25-27 stopni. Jest parno, także zanosi się na burzę. Jak tu widzimy, o, pies czeka na swoją kolej. Ścieżka tropowa jest, o, widzicie? Mniej więcej zrobiona w takich warunkach z użyciem tylko i wyłącznie butów tropowych, a dokładniej z rapetami dzika. Komary tną mnie miłosiernie, no ale zobaczymy, jak to jej wyjdzie. Ja sobie co prawda zaznaczyłem tutaj, gdzie jest mniej więcej początek ścieżki, a początek ścieżki znajduje się o tu. Figa, szukaj. O, i figa już jest na ścieżce tropowej. Tu, gdzie ścieżka tropowa biegnie tak, jak są te rośliny połamane, i biegnie w tym kierunku, a figuś idzie po ścieżce. No proszę, tak na małego psa i wychodzi całkiem nieźle. Zawsze jak robimy ścieżkę dla psa, to musimy tak kombinować i myśleć, jakby to zachował się dziki rzecz. O, przerwa, nie, chodź, szukamy dalej. Parno się zrobiło, chyba burza będzie, ale zobaczymy, na razie idzie, jest fajnie, ale tu ciągnie na otoku za mocno. No szukaj. Ty pod krzakiem, a ja na! Ale zawsze to musi być
dla psa urozmaicenie. Urozmaicenie, różne. Czekaj. Dobra, szukaj. Staramy się nie gadać do psa, nie ingerować, tylko puścić go luzem. W tym momencie na otoku. Niech szuka. Szukaj. Super. No proszę, szukaj. Idziemy. Ja ci wezmę tylko otok, a ty szukaj. Pięknie się naprowadziłaś. Szukaj. No proszę, sama się naprowadziła. Bardzo ważne. Bo o ile jak robimy ścieżkę tropową, to wiemy, gdzie jest początek, a gdzie koniec. Tak w poszukiwaniu prawdziwego postrzałka nie wiemy nic. Może być farba, może nie być. Tutaj akurat nie ma farby. No i bardzo dobrze. O to chodzi. I nawet... Masz tutaj. O. I czasami się tak zdarza. Zobacz. O. Tu, że tak się pies nakręci, że omija. Zobacz. Jest. Zobaczcie, jak pies się zmęczył, oddycha. Mimo, że jest mały, ale dał czadu, sam się naprowadziła, bo to ona jest. Także jestem z niej zadowolony. Moi drodzy, rapeta znaleziona, pies jest, tak jak tutaj widać, oddycha tak, jakby zaraz miał płuca zgubić, no ale niestety, im więcej potu na manewrach, tym mniej krwi w boju, jak to mawiają. Komary tną niemiłosiernie, jestem z pracy psa bardzo zadowolony, pies się sam naprowadził, bez naszej ingerencji, co jest bardzo ważne w dalszym etapie szkolenia oraz w dalszym poszukiwaniu postrzałków.